Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Są z nami pani Miriam Szadet, prezes Fundacji Estera, poseł Przemysław Wipler. Dzień dobry, witam serdecznie. I Tomasz Sommer, rzecznik prasowy. I poproszę pana Tomasza Sommera o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Partia Korwin jest jedyną z partii funkcjonujących w Polsce, która ma jasne stanowisko w sprawie kryzysu uchodźczego, z którym mamy obecnie do czynienia. Jak wiadomo, my postulujemy, żeby wszystkie osoby, które chcą pojechać do Niemiec, pojechały do Niemiec, czy do Francji, czy do Danii, czy do takich krajów, które są jakby ich wymarzonym azylem. Jesteśmy skrajnymi przeciwnikami przymusowego przetrzymywania uchodźców w jakichś ośrodkach, obozach koncentracyjnych dla uchodźców, które są w planach obecnej koalicji rządowej. I oczywiście mamy też taki postulat, żeby przy akceptacji tej grupy uchodźców, którzy mimo wszystko będą chcieli pozostać w Polsce, brać pod uwagę ten czynnik kulturowy, żeby jakby przyjmować ludzi bliskich nam kulturowo, natomiast tych, których nie jesteśmy w stanie rozpoznać, nie wiemy, kim tak naprawdę są, a wiemy, że mogą mieć styczność z dosyć niebezpiecznymi trendami pochodzącymi z Bliskiego Wschodu, żeby tych ludzi z kolei nie przyjmować. I jesteśmy partią, która w związku z tym przyjęła na swoją listę panią Miriam, która ma mniej więcej takie same podejście do tych spraw i która od wielu miesięcy pomaga chrześcijanom, uchodźcom chrześcijańskim w Polsce. I proszę panią Miriam, a jeszcze pana Przemysława Wiplera o zabranie głosu. Szanowni Państwo, zaprosiliśmy panią Miriam Szadet na listy wyborcze partii Korwin i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ona przyjęła to zaproszenie. Zapraszając ją na nasze listy, nie stawialiśmy żadnych warunków. Prowadząc kampanię wyborczą, wykonując swój mandat posła, pani Miriam Szadet będzie w 100% niezależna. Nie jest również członkinią naszej partii, jak zresztą większość kandydatów na naszych listach. To, co sprawiło, że zaprosiliśmy ją na nasze listy, to jej jasna, klarowna postawa w kwestii bardzo ważnej w ostatnich tygodniach i miesiącach dla Polaków, czyli kwestii poważnego ryzyka zagrożenia płynącego z kryzysem imigranckim dla Polski. Pani Miriam Szadet jest bardzo zasłużona dla pomocy chrześcijanom z regionów zagrożonych konfliktem i pomaga im przyjrzeć do Polski. Ma bardzo również jasny, klarowny głos w kwestii ochrony praw kobiet w krajach europejskich, które są bardzo często zagrażone i łamane przez osoby, które nie szanują naszej kultury i tradycji. Jesteśmy głęboko przekonani, że w Sejmie pani Miriam Szadet będzie mogła zrobić dużo więcej dla sprawy, która jest dla niej ważna, a dla ludzi, którym pomaga i że jej zdroworozsądkowy, wyważony, mądry głos w tych tematach, głos, z którym naszym zdaniem zgadza się zdecydowana większość Polaków, powinien być słyszalny tutaj z Sejmu. Dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy ogłosić, że kandyduje ona z bardzo dobrego trzeciego miejsca na warszawskiej liście partii Korwin. Dziękuję bardzo, zapraszam panią Miriam. Dziękuję Państwu za przybycie. Również dziękuję partii Korwin, że zdecydowała się na zaproszenie mnie na listę. Powiem tak, moim obowiązkiem jest służenie Polakom, służenie Polsce i zdaję sobie sprawę z tego, że teraz jest krytyczny moment w Europie i te decyzje, które są obecnie podejmowane, to bardzo mocno będą wpływać na to, co się będzie działo w następnych latach i na zagrożenie, przed jakimi stoimy i również na zagrożeniami, jeżeli chodzi i o prawa kobiet i o w ogóle tutaj wartości europejskie, które reprezentujemy na chwilę obecną. I mi również zależy przede wszystkim na tym, żeby pomagać tym najbardziej potrzebującym i w tym kierunku chcę, żebyśmy poszli. Są trzy punkty, które pragnę wdrożyć obecnie i również też brać udział w debacie i brać udział w polityce. Bo niestety, ale teraz walczymy o prawa kobiet, walczymy o wartości europejskie i walczymy o to, co Europa teraz sobą reprezentuje i walczymy o chrześcijan.
Obecnie chrześcijanie są eksterminowani na Bliskim Wschodzie i dlatego uważam, że to jest niezwykle istotne, żeby pomagać przede wszystkim tej grupie osób. Obecna polityka imigracyjna absolutnie nie definiuje tego w tym kierunku, żeby pomagać tym eksterminowanym, przyjmuje wszystkich jak leci. I zależy mi przede wszystkim na tym, żeby osoby były ratowane bezpośrednio z terenów zagrożenia. Musimy mieć rozważną politykę wizową. Jeżeli chodzi o uchodźców, to tutaj jest bardzo wiele rzeczy do zmienienia. Musimy się skoncentrować przede wszystkim na polityce wizowej i żeby ta pomoc przede wszystkim szła do osób, które potrzebują tej pomocy, a nie które mówią, że potrzebują, a de facto przez to zabierają te miejsca osobom, które są zagrożone i ich życie jest zagrożone. Ta pomoc niestety obecnie nie trafia do osób, które szukają schronienia, szukają bezpieczeństwa, uciekają przed rzezią. Więc dlatego zdecydowałam się na startowanie. Jestem obecnie niezależna. I tak, kolejna rzecz. Chcę również nagłośnić sprawę dyskryminacji kobiet również w Europie. Może wiele osób sobie nie zdawać z tego sprawy, ale kobiety muzułmańskie są totalnie dyskryminowane. Prawo szariatu zabrania im wszelkie prawa. Są bite, są poniżane i niestety Europa o tym nie mówi. Więc również nie mówi o pewnych mentalnościach. Ja jestem w pół Syryjką, w pół Polką, wychowana w kulturze chrześcijańskiej, ale również w patriarchacie. Dokładnie znam te mechanizmy, jakie przebiegają wobec kobiet, jak one są traktowane. I bardzo mi zależy na tym, żeby nagłośnić całą tą sprawę i dlatego tutaj jestem. Nie czuję się absolutnie do tego gotowa, w żaden sposób. Prawdopodobnie widać to po mnie, ale zobaczymy. Wiem, że muszę wykonywać pewne rzeczy. Nie robię tego dla siebie, robię to po prostu dla ochrony praw człowieka przede wszystkim. Taka jest moja rola. Idę w tym kierunku. Mam nadzieję, że będę miała jakiś głos w debacie i będzie on słyszalny. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Jacek Czarnecki, Radio Z, do pani Miriam Szabat mam pytanie. Ile z osób, które pani tutaj sprowadziła do Polski, pani fundacja, pochodziło z terenów zagrożonych, było zagrożonych śmiercią, było wziętych? Wszystkie. Wszystkie, tak. Czyli ci, którzy pochodzili z Damaszku, też wszyscy byli zagrożeni śmiercią? Tak, no obecnie powiem tak, gdyby była ambasada w Damaszku, Polska, albo jakakolwiek jednostka UNHCR, moglibyśmy mówić o tym, że nie ma tam zagrożenia. Z uwagi na to, że nie funkcjonują, nawet nie stacjonują takie jednostki, ponieważ uznają, że jest takie zagrożenie, to z definicji oczywiście jest tam gigantyczne zagrożenie na miejscu. Poza tym osoby, które sprowadziłam, one się tylko relokowały w zakresie Syrii. One pochodziły z różnych miast, a mówienie o tym, że się przemieszczały i były wyprowadzone z Damaszku, no to jest po prostu też jakaś manipulacja medialna. Rozumiem. A ile z tych osób, które pani sprowadziła do Polski, pozostało w Polsce do tej pory? Przede wszystkim te osoby, które sprowadziłam, są bezpieczne. Uratowałam ich życie i nie wiem, ile osobom tak naprawdę z tej grupy uratowałam życie. To były osoby, które w momencie, kiedy wkracza ISIS, były bezpośrednio pod eksterminacją. Ja się zapytam, ile osób jest jeszcze w Polsce? Myślę, ile osób wyjechało, jeżeli może chodzi o tą dyskusję, to nie jest rozmowa. Nie, ale to jest istotne. Proste pytanie. To jest istotne, bo pani mówi, że pani ratuje rzeczy chrześcijanom. Angażuje pani polskie społeczeństwo do tego, żeby sprowadzać ludzi chrześcijan ale to nie z terenów zagrożonych. Po pierwsze, to nie było z pieniędzy podatników. Teraz ci ludzie są, że znaczna część tych ludzi już chyba wyjechała do Niemiec, tak? Niektórzy, tak, oczywiście, ilu? Ale wyjechali do rodzin i są bezpieczni. Ilu z tych ludzi takie jest wyjechało? Założenie fundacji i działalności, żeby zapewnić bezpieczeństwo, uratować ludzi. Czy potwierdzi pani, że prawie połowa z tych ludzi już wyjechała z Polski? Tak, i wiele osób też wnioskuje o to, żeby wrócić. Do Polski? Tak. Jeszcze do, z uwagi na bezpieczeństwo. Ja pozwolę sobie, panie redaktorze, dodać.
nasza partia jest jednoznacznie twardo za swobodą przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. To jest wartość podstawowa, traktatowa. Myślałem, że wy jesteście w ogóle przeciwko Unii Europejskiej, a to zupełnie inna sprawa. Gdyby pan śledził uczciwie nasze stanowisko, to my jesteśmy za tym, żeby funkcjonowała swoboda przepływu kapitału, osób, ludzi na terenie wspólnego obszaru społeczno-gospodarczego, jakim jest Europa. Jesteśmy przeciw brukselskiej biurokracji, przeciw budowy czegoś więcej niż Unia Celna i wspólny obszar gospodarczy. Przyszliśmy tutaj, żeby posłuchać pani Miriam, więc ja jeszcze chciałem jedno pytanie zadać. Niech pani wytłumaczy, dlaczego pani startuje z partii, której szef mówi, że tutaj w Europie, że Europę zalewa ludzkie śmiecie. Dlaczego pani jako chrześcijanka, rozumiem, startuje z partii, która no, głosi co najmniej niechrześcijańskie poglądy? Absolutnie się z tymi akurat poglądami nie zgadzam, ale tutaj odpowie pan poseł na to pytanie. Czyli nie zgadza się pani z poglądami pana posła Korwin-Mikkego, który tak, to powiedział znaczy pan wyostrzył tą wypowiedź nie jest prawdziwa w pana ustach. Jest prawdziwa, nie, chce pan usłyszeć 9-sekundowy... Tak, ona będzie inna niż to, co pan zacytował. Zapraszam albo prześlę panu mailem. Ale ja słyszałem tą wypowiedź, pan też, ale jak rozumiem, pan słuchałem źle to zrozumiał. Przed wyjściem ze studia, żeby jej nie natomiast powiedzieć. Jeszcze panu wytłumaczę jedną rzecz, bo widzę, pan też nie jest świadomy. Strefa Schengen nie ma nic wspólnego z Unią Europejską. Są kraje, jak pan wie, w Unii Europejskiej, jak Wielka Brytania, które nie są w Schengen, a są kraje, które są poza Unią, jak Szwajcaria, Norwegia, Islandia, które są w Schengen. I przepływ osób nie ma nic wspólnego z Unią. Nie trzeba być w Unii, żeby być w Schengen. Także to nie ma nic wspólnego z Unią. My jesteśmy jak najbardziej za wyjściem z Unii. Natomiast jesteśmy za pozostaniem w Schengen. To tylko gwoli wyjaśnię, żeby pan wiedział na przykład. Czy pani się zgadza na to? Ja startuję tutaj jako niezależna osoba, więc nie podpisuję się pod wszystkim, co partia Korwin mówi. Sposób, jak się wypowiada, szanuję w 100% każdą osobę, zależy mi na dobrze ludzkim, na prawach człowieka i w tym kierunku idę. Dostałam taką propozycję, żeby służyć Polsce w tym zakresie. Po pierwsze, sama się nie czuję na to gotowa, żeby pójść. Po drugie, wiem, że to jest niestety konieczne i w tym kierunku obecnie Europa idzie, więc jestem gotowa, tylko daję swoją kandydaturę, żeby ewentualnie być w debacie publicznej i rozmawiać na ten temat, na temat tego, co się dzieje w Europie. Uważam, że to jest niezwykle istotne. Nie zależy mi na głosach, nie zależy mi na tym, żeby być w polityce. Po prostu uważam, że jako reprezentantka praw człowieka muszę o tym głośno mówić. Taki jest mój obowiązek. Ale czy pod sztandarami, pewne... chodziło o to, czy pod sztandarami pani w partii Korwin jest pani wygodnie o tym mówić, bo są może inne partie, w których... No właśnie o to chodzi, że nie ma innych partii. Propozycji, nie było rozmów. Dostałam taką propozycję, przyjmuję ją. Jestem gotowa służyć Polakom. Jeszcze ja powiem, panie redaktorze, to jest bardzo krzywdząca i niesprawiedliwa wypowiedź, którą pan w chwili obecnej miał. Wielokrotnie wie pan, że nie tylko ja, ale ileś innych osób w sytuacji, gdy zgadzamy się w 100% z sednem sprawy, nie podobają nam się konkretne stwierdzenie wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego. Nie jest pan przecież zaskoczony jego wypowiedzią. Jeżeli chce być pan uczciwy, to niech pan puści całą wypowiedź. To wypowiedź dotyczyła ludzi, którzy w chwili obecnej nie uciekają przed strefą zagrożenia, tylko ludzi, którzy dla zasiłków, by żyć na koszt innych, przepływają do Europy. Było bardzo ostre stwierdzenie, ja również nie użyłbym takich słów, a jednocześnie chciałbym powiedzieć, że obiecałem pani Miriam, że ona nie będzie musiała się tłumaczyć i nie będzie tłumaczyła się żadnych wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego ani moich. Kwestia, która sprawia, że jest na naszych listach, to jest kwestia tego, że i my, i pani Miriam uważamy, że jest kluczowa pomoc chrześcijanom z tych regionów dotkniętych konfliktem i pomoc prawdziwym uchodźcom, a nie imigrantom ekonomicznym, imigrantom, którzy w chwili obecnej, krótko mówiąc, za pieniądze w olbrzymiej mierze migrują do Europy, zagrażając jej w chwili obecnej spójności. Rozumiem, że partia Korwin, jeśli są zagrożeni jezydzi albo inni muzułmanie, którzy... Polecam bardzo moje interpelacje w tym zakresie. Mogę skończyć? Tak. Partia Korwin będzie dzieliła ludzi na chrześcijan zagrożonych rzezią i niechrześcijan zagrożonych rzezią. My chcemy pomóc tym, którzy są realnymi uchodźcami. Jesteśmy przeciwni sytuacji, w której... Znaczy ja pan...
Jeśli mogę, ja panu odpowiem na to takim porównaniem z okresu II wojny światowej. Niech pan nie sięga do II wojny światowej, trzeba bo jest pan za młody. Czy pan by dzielił uchodźców z Europy wtedy na Francuzów i Żydów na przykład? Wie pan, że jest troszeczkę pewna różnica w sytuacji Francuzów i w sytuacji Żydów w czasie II wojny światowej. I opowiadanie teraz, że to są po prostu uchodźcy, to jest po prostu chowanie głowy w piasek i opowiadanie bzdur. Jedni są obiektem rzezi, proszę pana, a inni uciekają, wykorzystując sytuację, bo o tym też nie mówimy. Proszę pana, akurat ISIS zabija i muzułmanów, i chrześcijan, i jezydów, i wszystkich, ale też się nie zgadzają z ich... w sposób mądry i w zależności od jego religii i możliwości, jakie dane poszczególne państwa mają, tak? Jeżeli jezydzi będą mieli lepszą opiekę w Niemczech, bo tam jest 100 tysięcy jezydów, no to tam może będzie dla nich lepiej. Niekoniecznie Polska jest tym krajem, żeby było dla nich lepiej. Z kolei z drugiej strony należy wprowadzić pewien program dla kobiet, które w ogóle uciekają przed islamem. I musi to być program ochronny. I co innego trzeba definiować osoby, które są uznane za osoby niewierne, bo trzeba różnicować. Liberalni muzułmanie są uznani przez islam za niewiernych często. I dlatego są eksterminowani, bo uciekają przed islamem. Tak? Ale nie możemy zapraszać islamu ogólnie i fundamentalnego islamu do Europy. Wiemy z tego, że 90% imigrantów, którzy się pojawiają na granicy, po pierwsze nie mają żadnych dokumentów tożsamości. Wyrzucają je. Po drugie, wiemy też, że 16% z tych osób to są Syryjczycy. I mówienie, okej, otwierajmy ramiona dla wszystkich i nieweryfikowanie tych osób, po pierwsze zabieramy te miejsce tym osobom najbardziej potrzebującym. A ja mam w 100% pewność, że w momencie, jeżeli ta osoba będzie przydzielona chrześcijanom, to ona będzie przydzielona w sposób właściwy i najwięcej osób uratuje dzięki temu. Chciałbym... Proszę o kolejne pytanie. To jest bardzo ważne, jeszcze pozwolę sobie na przypomnienie. Gdy my mówimy nie dla islamizacji Europy, my protestujemy przeciw radykalnym muzułmanom, ludziom, którzy nie są muzułmanami z wyznania, ale mają, dla nich islam to jest taki system społeczno-polityczny, który można siłą narzucać innym. My bardzo poważnie traktujemy liderów państwa islamskiego, którzy w 2007 roku powiedzieli, wyślemy wam 500 000 uchodźców i razem z nimi wyślemy terrorystów. My im wierzymy dużo bardziej niż polskim politykom, bo ci ludzie, jak mówią, że będą obcinać głowy, to ci ludzie obcinają głowy. Oni są morderczo konsekwentni. To, co się dzieje w chwili obecnej w całej Europie, to jest poważne zagrożenie dla Europy i uważamy, że jeżeli Europa skapituluje, jeżeli w pełni przyjmie wszystkich, którzy w chwili obecnej przekroczyli nielegalnie granice, jeżeli przyjmie 800 tysięcy uchodźców w tym roku, to za rok to będzie 5, 6 i więcej milionów i tama runie. My w chwili obecnej jesteśmy w sytuacji, w której może się rozpaść porządek europejski z tego powodu, że kraje Europy Południowej, między innymi Grecja, nie wywiązują się ze swoich obowiązków traktatowych i nie pilnują granicy zewnętrznej. Dlatego wracają granice między krajami europejskimi, bo padła granica europejska. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby ochronić granicę europejską, by konflikt rozwiązywać poza naszymi granicami, a jednocześnie by polityka migracyjna była zdroworozsądkowa i nakierowana na pomoc realnym uchodźcom legalnie potrzebującym. Nie mamy nic przeciwko komuś, kto wyznaje Mahometa, kto wyznaje Allaha, a jednocześnie nie próbuje nam siłą narzucać swoich poglądów. Niestety wiele osób, które tutaj przyjeżdżają, mają całkiem inne nastawienie. I plus nie szerzy do tego nienawiść, nie chce wdrażać szariatu. To są kolejne rzeczy, tak? W momencie, kiedy muzułmanie wkraczają i wkracza islam i też promują pewne idee. I promują idee, które łamią prawa człowieka pod każdym kątem, a w szczególności prawa kobiet. I dlatego tutaj jestem. A czy już pani przypomniała sobie, ile osób z tych, które pani sprowadziła, wyjechało z Polski? A to nie jest w tym momencie istotne w tej dyskusji. Czy jest jakieś... Jest trochę istotne, dla nas, ale... Dla nas, proszę nam wytłumaczyć, co państwu przeszkadza, że ci ludzie nie mieszkają w Polsce, jeżeli nie mieszkają w Polsce. Powiem tak, wiele moich przyjaciół też wyjechało i zachęcam ich do tego. Każdy człowiek jest wolny. My nie apelujemy, żeby ich sprowadzać na siłę, bo pan, rozumiem, chciałby ich sprowadzić teraz na siłę. No to jest zupełny absurd. Ja chcę im ratować życie i ratować życie osobom z terenów bezpośrednio zagrożonych. I jeżeli uratowałam komuś życie, to uważam, że mój obowiązek został spełniony w 100%. Jeżeli dałam możliwość i dałam bezpieczeństwo. A jeżeli ktoś przykupuje danego uchodźcę, który już tutaj jest i mówi, że będzie miał lepsze warunki takie i takie i takie,
No to tutaj nie mam co polemizować, ale cieszę się, że te osoby są bezpieczne. Ci ludzie wyjeżdżają z Polski z tych samych powodów, dla których w ostatnich latach 2 miliony Polaków wyjechały. A ci, którzy 2/3 młodych Polaków rozważa wyjazd z Polski, więc nie dziwię się, że jeżeli ktoś został uchodźcą w Polsce, czy jest repatriantem, czy uchodźcą z Afryki Północnej, czy uchodźcą z Syrii, to ci ludzie po prostu jest dosyć oczywiste, że jeżeli Polska nie zacznie być normalnym krajem, to będą wyjeżdżać. Arleta Zalewska, TVN24. Panie pośle, to chciałam zapytać w takim razie o sytuację dzisiejszą w Polsce. Jakie jest pana stanowisko i stanowisko partii wobec tego, przed czym stoi Polska, czyli przyjęciem kwot uchodźców właśnie? Jedyna kwota, którą akceptuje partia Korwin, to jest kwota zero, jeżeli chodzi o imigrantów, którzy mają być dzieleni w systemie kwotowym. Jesteśmy za tym, żeby ludzie, prawdziwi uchodźcy, zwłaszcza tacy, którzy znajdą pomoc, ludzi, którzy chcą ich przyjąć, ludzi, którzy chcieliby ich mieć tutaj w Polsce i oni będą się chcieli tutaj osiedlić, żeby była taka możliwość. Jesteśmy partią wolnościową, chcemy, żeby jeżeli oni chcą przyjechać do Polski, są realnie uchodźcami, a nie imigrantami ekonomicznymi, chcą uciec przed bombami, przed wojną, przed gwałtami, przed zbrodniami i są ludzie, którzy chcą im pomóc, to ja sam pomogę. Ja wczoraj zadeklarowałem w programie publicystycznym, w którym byłem, że jeżeli moja parafia zdecyduje się przyjąć w odpowiedzi na apel Franciszka rodzinę, to w tym momencie może liczyć na to, że ja tego samego dnia ustawię stały przelew, żeby pomóc tym ludziom. Zrobię też wiele, by ci ludzie mieli dobrze płatną pracę w Polsce, by mogli tutaj normalnie funkcjonować. Nie chcemy przymusowego przesiedlania ludzi, którzy wcale w Polsce nie chcą być. Bo to, o czym mówi pan Juncker, to, o czym mówi pan Schulz, to, o czym mówi pani Merkel, to jest pomysł taki, żeby ludzi, którzy nie chcą mieszkać w Polsce, nie chcą mieszkać w Węgrzech, nie chcą mieszkać na Słowacji, przymusem przenieść z krajów, do których się dostali, do takich krajów jak nasz, ich przymusem tutaj trzymać. Bo o tym jest mowa. Mowa jest o tym, by podzielić imigrantów na poszczególne kraje, stworzyć mechanizm ekonomiczny, w ramach którego różne kwoty padają, 6 tysięcy euro rocznie jest w chwili obecnej mowa na osobę i takie pieniądze mają być dane do danego państwa, a jeżeli ta osoba opuści to państwo, to ma być kara. Temu mechanizmowi, temu rozwiązaniu politycznemu jesteśmy przeciwni. Jesteśmy za tym, żeby po pierwsze odbudować granicę europejską, po drugą egzekwować prawo międzynarodowe, unijne i polskie dotyczące tego, jak kto jest uchodźcą, a kto jest imigrantem ekonomicznym. Nie tolerować tego, że na masową skalę poszczególne kraje unijne łamią to prawo i zrobiono z tego wielki biznes, że są przerzucani na masową skalę ludzie, ponieważ jeżeli Europa teraz pęknie, jeżeli Europa teraz się podda, to za rok będą miliony na granicy Unii Europejskiej i 10 razy więcej ludzi utonie w Morzu Śródziemnym niż w tym roku. Jeżeli Europa pokaże, że jest ryzyko, jest możliwość, że po drodze wydarzy się tragedia, ale jak się uda, to można wylądować w Eldorado, to w tym momencie będzie impuls, żeby zwiększyć po prostu imigrację, również ekonomiczną, socjalną do Europy. I temu się sprzeciwiamy, bo to jest katastrofa, katastrofa dla Europy. Pani Merkel w ostatnim czasie zmieniła bardzo poważnie zdanie. Pan Schulz, który w zeszłym roku Polsce i krajom Grupy Wyszehradzkiej groził siłą, teraz powinien siłą zagrozić pani Merkel, bo ona bardzo niesolidarnie w chwili obecnej zamknęła granicę, przewróciła kontrolę graniczną. Szanowni Państwo, chcielibyśmy też wezwać tych polityków, którzy wzywają do przyjmowania imigrantów w sposób nieograniczony czy w sposób jakoś kwotowy, do porzucenia takiej obłudy, która jest za ich słowami. Proszę zwrócić uwagę, że wezwał na przykład do tego pan Kwaśniewski, wezwał do tego pan Palikot, wezwał do tego, to akurat nie dziennikarz, ale też na froncie politycznym pan Kraśko. Te trzy osoby akurat tak się złożyło, że posiadają duże posesje na Mazurach. Każda z nich może przyjąć po kilkuset uchodźców. Zarówno pan Kwaśniewski może przyjąć kilkaset osób, pan Palikot może przyjąć i pan Kraśko w swojej stadninie też może przyjąć kilkaset osób. Więc wzywamy do tego, żeby oni po prostu czynem przyświadczyli swoim słowom i jeśli naprawdę wierzą w to, co mówią, żeby przyjęli te osoby. Mariusz Szymczuk, Wirtualna Polska. Ja mam pytanie do pani. Czy pani nie przeszkadza, że startuje pani z list partii, której lider jeszcze nie tak dawno temu mówił, że kobiety nie powinny mieć prawa wyborczego?
zgodnie z zapowiedzią ja będę odpowiadał na ale takie chciałbym, pytanie. Żeby pani odpowiedziała. Ale, to jest pytanie ale, do pani, ale, przepraszam pan manipuluje, pani Miriam Szadem nie musi być korwinologiem takim, jakim ja jestem. Nie musi znać wszystkich wypowiedzi. I Janusz Korwin-Mikke również pan uważa, że powinno się odebrać głos, ponieważ jest zwolennikiem. Uważa, że im więcej ludzi głosuje, ludzie są jacy są i to niekoniecznie musi kończyć się dobrymi wyborami. Zresztą jak zobaczymy sobie na polski rząd i polski parlament, to można powiedzieć, ta mądrość ludu nie zawsze dobrze się kończy. Janusz Korwin-Mikke jednocześnie wielokrotnie o tym mówił, że bohaterem politycznym dla niego jest Iron Lady, żelazna dama, pani Margaret Thatcher. I my mamy nadzieję, że naszą żelazną damą będzie pani Miriam Szadet, chociaż nie jest członkinią naszej partii i chociaż jako osoba niezależna kandyduje z naszych list. Więc granie starych kawałków w tym momencie o prawie głosu kobiet, tak, mężczyznom i panu, i mnie, i wielu innym również Janusz Korwin-Mikke odebrałby prawo głosu, bo ogólnie uważa, że demokracja nie jest najlepszym, najmądrzejszym z wszystkich systemów. Ale jednak mimo wszystko chciałbym się dowiedzieć, co wasza przyszła żelazna dama na te słowa. No przeszkadza mi to tak. To jest oczywiste, mnie też to przeszkadza. I co? I wielkie halo po prostu. No. Dziękuję bardzo. Dajcie spokój. No. My jesteśmy, ja jestem z Januszem Korwinem-Mikke pomimo niektórych jego wypowiedzi, nie ze względu na nie. A to, co nas łączy, to jest wiara, wolność, własność, sprawiedliwość, niskie i proste podatki. I państwo powinni się skupić na tym, że jesteśmy jedyną partią, która w chwili obecnej kocopału wam nie odpowiada, nie opowiada wam, że zlikwiduje wszystkie składki, że da wam po 500 zł na każde dziecko. To są istotne kwestie, a nie publicystyka pana prezesa, która jest jaka jest, inna nie będzie. Wszyscy doskonale o tym widzicie, a bawicie się w jakiś teatrzyk teraz. I chcecie po raz dwudziesty chcecie odpytywać z odpowiedzi, na które doskonale znacie. No. Panie pośle, to ja bym jeszcze chciała uściślić, tak? Dominika Długosz, Polsat. Pan uważa, że powinniśmy tutaj nikogo nie sprowadzać na siłę, tylko uchodźców, którzy chcą tutaj zostać, tak? Czyli w obliczu pana słów cała działalność Fundacji Estera jest kompletnie bez sensu, bo sprowadzamy tu ludzi, którzy wyjeżdżają do Niemiec, bo przyjechali tutaj, żeby sobie poprawić i na siłę żeśmy ich tu sprowadzili i chcieliśmy tu ich trzymać. Nie, tak? Absolutnie. Powiem w ten sposób. I ja pytam pana posła, czy dobrze. Działalność pani fundacji jest bez sensu? Ja powiem tak, jeżeli w ramach obowiązującego prawa dane osoby, które są uchodźcami, uzyskały wizę, możliwość osiedlenia się w Unii Europejskiej, to w tym momencie nie widzę w tym nic złego, żeby podobnie jak połowa moich kolegów z bloku, jeżeli podejmą taką decyzję, mogli dalej w ramach Unii Europejskiej się przenieść. Ale przed chwilą pan powiedział, że nie ma sensu sprowadzać tu ludzi, którzy chcą poprawić swoją sytuację ekonomiczną i przenieść ale się dalej. To, że jeżeli ktoś jest uchodźcem, nie znaczy, że nie może się przenieść do innego kraju. Ale przepraszam, nie wiem, czy moja fundacja jest bez sensu. Odpowiem w ten sposób. Raczej działalność mojej fundacji nie jest bez sensu, bo te osoby zostały uratowane bezpośrednio spod rzezi, tak? I z terenów zagrożenia w Syrii. Przepraszam, czy ja mogę to wyjaśnić, bo pani redaktor chyba nie rozumie kwestii, że czym innym jest sprowadzanie ludzi z Niemiec, na przykład z Buchenwaldu, gdzie są obecnie zakwaterowani, na poligon pod Stalową Wolę. Tak, ja rozumiem. Rozumie, to tak, pani rozumie. Tak, rozumiem, i fundacja tak, się nie zajmuje, Damaszku, tym się tak. Chce zająć sprowadzaniem ludzi z Niemiec pani Kopacz, natomiast pani Miriam zajmuje się sprowadzaniem z Syrii. To jest naprawdę, jeżeli chcą tak, no nie mamy prawa ich zamykać w klatkach, nie wolno ludzi zamykać. Barbara Bartel, WPN Radio Chicago Opark. Ja mam pytanie do pana, mianowicie czy rząd polski wystarczająco pomaga uchodźcom właśnie z Syrii? I drugie pytanie, czy jest pan zadowolony z propozycji Stanów Zjednoczonych, że przyjmie właśnie uchodźców z Syrii? Nie znam tej wypowiedzi administracji amerykańskiej. Znam te z zeszłego tygodnia, podczas których się rząd amerykański odżegnywał przed pomocą. Uważam, że Amerykanie są pierwszymi odpowiedzialnymi za to, co dzieje się w Syrii i Afryce Północnej. Ci ludzie, którzy z jednej strony dostarczali na pewnym etapie broń bojownikom z ISIS, te państwa, których samoloty bombardowały państwa w tym regionie w Afryce Północnej, ci ludzie, którzy obalali po kolei Saddama Husajna, pana Kaddafiego, ci ludzie, którzy sponsorowali ludzi walczących z panem Asadem, ci ludzie, którzy doprowadzili, ci politycy i te państwa, których politycy doprowadzili do upadku zrębów państwowości w Afryce Północnej, w pierwszej kolejności są moralnie i politycznie odpowiedzialne, by pomóc w tym kryzysie, by pomóc w tej sytuacji. Jeżeli chodzi o stan, jeżeli chodzi o pomoc z rządu polskiego, rząd polski nie był w stanie kilka miesięcy temu przyjąć 200 Polaków z Donbasu zagrożonych działaniami wojennymi.
wojennymi. My jako formacja wolnościowa nie wierzymy, że rząd jakiekolwiek tego rodzaju problemy rozwiąże. Może przede wszystkim nie przeszkadzać. Nie liczymy na żadną aktywną pomoc, tylko o to, by sprawnie, jeżeli ktoś jest faktycznie uchodźcą w rozumieniu umów międzynarodowych, których Polska jest stroną, uzyskiwał sprawnie status uchodźcy, a jeżeli ktoś nie jest uchodźcą, żeby był weryfikowany jako imigrant ekonomiczny i cofany na granicę, którą próbował przekroczyć. Dziękuję. Inna kwestia jest tego, że uchodźcy, de facto definicja uchodźcy jest przypisana do UNHCR i ONZ i żeby osoba w ogóle zaaplikowała, na przykład imigrant z Syrii, osoba, która jest bezpośrednio pod zagrożeniem, żeby zaaplikowała o status uchodźcy, ona musi wyjechać do kraju ościennego albo w ogóle gdziekolwiek wyjechać i tam siedzieć przez kilka miesięcy. Tak? I w tym momencie ona jest dopiero uchodźcą. Mi zależy na tym, żeby pomagać przede wszystkim osobom, które są w bezpośrednim terenie zagrożenia. Poprzez politykę wizową. Tomasz Grzelewski, Telewizja Superstacja. Ja mam pytanie troszeczkę, jeśli można, w drugą stronę. Chciałbym poprosić Państwa o komentarz, żebyście Państwo się odnieśli do słów prezydenta Andrzeja Dudy, który w Londynie powiedział o naszej emigracji, która jest w Wielkiej Brytanii, że oszukiwałby ich, gdyby ich namawiał do powrotu do Polski. Pan prezydent Duda powiedział, jak jest. Polacy, którzy wyjechali z Polski do Anglii po 8 latach takich, a nie innych rządów, nawet bym powiedział po 20 paru latach takich, a nie innych rządów w wolnej Polsce, mogą godnie zarabiać i godnie żyć w Wielkiej Brytanii, mogą prowadzić firmy wolnie od biurokracji, płacąc niskie składki, niskie podatki w Wielkiej Brytanii, w której był pan prezydent Duda. Można zadać pytanie do pana prezydenta Dudy i do jego formacji, czy oni proponują cokolwiek, by ci Polacy wrócili. Odpowiedź brzmi nie. Program Prawa i Sprawiedliwości, który został ogłoszony na sobotniej konwencji, to jest populizm i socjalizm. To jest pomysł, by rozdawać pieniądze, których nie ma. To jest pomysł, by każdemu dawać z koszyka, w którym już w chwili obecnej nie ma pieniędzy. To jest pomysł, by jeszcze bardziej zwiększać zadłużenie Polski i jeszcze bardziej zwiększać dług, deficyt budżetowy, który w przyszłym roku i tak ma być rekordowy. Więc pan prezydent Duda powiedział prawdę. On zamiast powiedzieć Polakom w Anglii, nie macie po co wracać, powinien im powiedzieć, co on zrobi jako prezydent i jego formacja, jego zaplecze polityczne, by mieli po co wrócić. Potrzebujemy zmian, głębokich zmian, by ci ludzie mieli po co wrócić, a same mówienie, słuchajcie, nie macie po co wracać, to jest za mało, dużo więcej oczekiwałbym od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z drugiej strony trudno jest zarzucić nieprawdziwość słowom pana prezydenta. Powiedział jak jest, a powinien pojechać do nich, żeby dać im nadzieję i zaprezentować program, który sprawi, że realnie będą mieli po co wracać. Tak, proszę. Dzień dobry, Klaudiusz Slezak, Polsat News. Ja bardzo uważnie wsłuchiwałem się w słowa pani Miriam i czegoś nie rozumiem. Mówi pani z jednej strony, nie zależy mi na głosach wyborców. Potem chwilę później mówi pani, nie zgadzam się z wypowiedziami Janusza Korwin-Mikkego. No to ja też powiem, że się nie zgadzam z wypowiedziami niektórymi jego. Przede wszystkim dlatego, żeby nagłośnić pewne problemy. I żebym była słyszana. Na 1000 różnych sposobów. Czemu akurat filmuje pani swoim nazwiskiem te listy? Ja jestem głęboko przekonany, że pani Miriam będzie dobrą posłanką i będzie w Sejmie mogła dużo więcej zrobić. Moim zdaniem jest mój obowiązek w momencie, kiedy zostałam zaproszona na listę i żeby kandydować na posła, no to jest mój obowiązek przede wszystkim, żeby służyć Polakom i dać swoją kandydaturę do pomocy. Więc dla mnie mimo wszystko to była bardzo trudna decyzja, ale teraz polityka europejska akurat stoi w takim punkcie, gdzie te kwestie, o które walczę, są niezwykle istotne. No to powinno pani zależeć na głosach. To czemu pani mówi, nie zależy mi na głosach? No to jak pani chce zostać posłem... Bo mi osobiście nie zależy, ale wiem, że to jest ważne. Nam zależy, nie zależy. Oczywiście, że tak. Dla sprawy, to jest ważne dla sprawy. Ja jestem gotowa... żeby pójść w tym kierunku. Mi osobiście nie zależy, mnie to nie bawi, że ja tutaj jestem, ale wiem po prostu, że ktoś musi to zrobić, tak? Ktoś musi o tym mówić. Nie zmusił mnie do tego. Uważam po prostu, że to jest słuszne. Uważam tylko i dlatego wszystko, co ja robię, uważam, robię to tylko dlatego, bo uważam, że to jest słuszne. Panie redaktorze, doskonale państwo wiecie, że jeżeli ktoś nie jest zawodowym politykiem, nie jest wygą, który tutaj przychodzi na setną czy dwusetną konferencję, to może być
rozproszony, skonsternowany, jeżeli jest agresywnie atakowany, zadaje mu się ostre pytanie. Pan. Nie jest pan w tym momencie najostrzejszy, ale pan chce, że tak powiem, jeszcze docisnąć. My, powiedzmy sobie szczerze, doskonale. Ja chciałbym zobaczyć pana, jak pan przepytuje tak kandydatów z Platformy, z PiS-u, właśnie w ten sam sposób. No właśnie. Jakby pan skonfrontował różne wypowiedzi Kaczyńskiego, czy pani Kopacz, które były bardzo kontrowersyjne, nie mniej kontrowersyjne, zapewniam, niż pana Korwina. I chciałbym zobaczyć pana, jak pan jakiegoś posła przepytuje w tej sprawie. Właśnie w taki sposób dosyć jednak agresywny. A ja parę razy widziałem, przyznaję. Także. Ja tylko mam nadzieję, że mój program będzie wdrożony, że moja opinia będzie słyszalna, że politycy się zajmą tymi kwestiami i zajmą się tymi kwestiami, na których mi zależy w bardzo poważny sposób i bardzo rozważny. I tylko po to tutaj jestem. Jeżeli w jakikolwiek sposób mogę służyć Polakom albo chcą, żebym służyła, no to idę w tym kierunku. Ja jestem przekonany, że bardzo wiele osób będzie chciało, by taka osoba takich poglądów i takiej aktywności publicznej jak pani Miriam było w polskim Sejmie, że będzie zajmowała się tymi kwestiami w najbliższym Sejmie i będzie jedną z osób kształtujących politykę imigracyjną i politykę w tym wymiarze, o którym mówię. Dziękuję państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.